Cudowny finał, czysty Bałtyk 2022. Przede wszystkim będziemy dbać o to, żeby śmieci było coraz mniej, bo chcemy, żeby został po nas tylko dobry ślad i żadnych śmieci. Cieszymy się, że kolejny raz jesteśmy w stanie wyjść do ludzi, zorganizować fantastyczne wydarzenie, miasteczko ekologiczne. Ludzie naprawdę tłumnie włączają się w naszą akcję, a to już jest zawsze ten pierwszy krok w kierunku ekologii, w kierunku zmiany swoich postaw, więc jakby to chcemy robić za każdym razem, czyli zasiać to ziarnko zmiany w nich wszystkich dookoła, żebyśmy zmieniali swoje otoczenie na lepsze. Bardzo mi się podoba ta inicjatywa. Cieszę się, że tu jest bardzo dużo młodych ludzi, bo to od nich zależy, do nich musimy dotrzeć, w ich świadomości zakotwiczyć to, jak ważne to jest dla ich przyszłości, ich dzieci, ich wnuków, abyśmy mogli cieszyć się tymi pięknymi terenami na wieki. Bardzo często spędzam tutaj wolny czas, więc martwi mnie naprawdę bardzo mocno, kiedy czasem spojrzę na to, co pozostawiają po sobie plażowicze i bardzo mi się to nie podoba, więc taki projekt jak Czysty Bałtyk jest tutaj po prostu potrzebny. Akcja jest naprawdę świetna. Ludzie zakładają plecak, biorą worek, biorą rękawiczki i idą sprzątać. To jest niesamowita energia i świetnie, że mamy takich wolontariuszy, którzy sprzątają. Dobrze by było, żeby nie musieli sprzątać. Mamy nadzieję, że z roku na rok będzie tylko mniej śmieci. Czysty Bałtyk! Śmieci jest do wora. Bardzo nieładnie. Kto to? Tak, czyj to ten? Czyj to ten? Kapsel z napisem wszędzie cię szukałem. To jest znak, że tutaj trzeba posprzątać. Śruba. Jakbyś nie wiedział, jak wygląda glonojad. Znalazłeś śmiecie, dałem go do worka i została załatwione. Raz, dwa. Szukamy kolejnego. Idziemy do lasu. O, tam to już w ogóle będzie. Pani chciała dać mi swoje śmieci, żebym jej zabrał z plaży. Powiedziała mi, że każdy dba o swoje śmieci. Na razie. Edukacja i sprzątanie. Edukacja jest tutaj tym celem ważniejszym, bo podnoszenie świadomości społeczeństwa, przede wszystkim mniejszej ilości generowania odpadów, w drugiej kolejności ich segregacji, jest kluczowym elementem. My na co dzień w zakładzie utylizacyjnym widzimy skutki tego, co trafia do naszych śmietników. Ale żeby tego trafiało mniej, najpierw trzeba zacząć od edukacji. Czysta Polska, czyste Tatry, czysty Bałtyk, to wszystko jest możliwe. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie możliwie szerokiej grupy interesariuszy. Dlatego jako największa sieć handlowa w Polsce nie wyobrażaliśmy sobie, że mogłoby nas tutaj nie być. Zdajemy sobie sprawę, że budowanie edukacji ekologicznej wśród konsumentów, wśród nas wszystkich jest bardzo ważne, ponieważ wiemy wszyscy, jak bardzo mamy zaśmiecone plaże oraz nasze lasy. Przyłączamy się oczywiście do akcji Stowarzyszenia Czysta Polska tutaj i promujemy odpowiedzialne postawy. Takie inicjatywy są przede wszystkim bardzo przydatne ze względu na budowanie świadomości ekologicznej ludzi, ale też edukację. Wierzymy w małe kroki, które przyczyniają się do wielkich zmian. Dzieje się tutaj mnóstwo fantastycznych rzeczy. Mamy występy na scenie, mamy mnóstwo wykładów, także jest tutaj fantastyczna energia. Ludzie dopisali, jest piękna pogoda, trochę gorąco, ale to nie przeszkadza nam w tym, żebyśmy się dobrze bawili. Tego typu projekty tak naprawdę są najważniejsze. Kiedy jesteśmy na takim evencie, gdzie ludzie są zrelaksowani, gdzie ludzie są na wakacjach, są otwarci, żeby dowiadywać się nowych rzeczy, to uważamy, że wtedy właśnie są najlepsze efekty tej edukacji. Mieliśmy czyste Tatry, teraz czysty Bałtyk. Na pewno to nie jest nasze ostatnie słowo. Szykujemy się do czystych lasów i kolejnych czterech eventów ekologicznych, więc mamy nadzieję, że to grono wolontariuszy czystej Polski będzie coraz większe. Czysty Bałtyk!